Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 31. ceremonii w imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj spotykamy się ponownie na mitycznej Atlantydzie, na Porto Santo i jest to nasze 31. spotkanie, czyli Twoje cele, Twoje marzenia, Twoje potrzeby, jakość Twojego życia i droga Twojego serca. Czyli na ostatnim naszym spotkaniu rozpoczęliśmy nowy czas, ten czas narodzin, nowych możliwości. Taki moment, w którym siła wyższa wspiera Cię i prowadzi do nowej jakości życia. Nasze dzisiejsze spotkanie jednak jest o wiele ważniejsze. Dlaczego? Ponieważ w takim momencie, gdzie wszystko jest możliwe, gdzie stoją przed Tobą różne możliwości, brak granic, w takim momencie bardzo łatwo stracić drogę. Gdy doświadczasz siebie w różnych sytuacjach, w różnych miejscach, to można zabłądzić w labiryncie mroku i trafić w ślepy zaułek. Ale siła wyższa zadbała również o to. I dokładnie dzisiaj otrzymasz mapę, wskazówki, taki kompas, który będzie Cię prowadził bezpiecznie przez momenty światła i momenty mroku. Przez momenty, gdzie Twoja droga przebiega spokojnie, ale również przez momenty zawieruchy i burzy, gdzie w Twojej drodze przez wzburzony ocean bardzo łatwo trafić na skały, bardzo łatwo rozbić Twój statek, bardzo łatwo zatonąć. Ale z tą mapą, z tym kompasem bezpiecznie dotrzesz do celu Twojej podróży, do spełnienia radości, bogactwa, miłości, czyli wypełnienia Twojej misji tutaj na ziemi, drogi Twojego powołania. Po co Twoja dusza wyższa przyszła tutaj, teraz, w tym momencie, by zrealizować się na ziemi. Tą mapą, tym kompasem będzie kilka ważnych wskazówek. Pierwsza z nich, jak mieć pewność siebie, jak mieć pewność Twojej drogi, drogi Twojego serca, jak mieć odwagę i na co zwrócić uwagę, aby z lekkością, radością zrealizować wszystko to, czego pragniesz. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, by idealnie przygotować wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie na przyjęcie mądrości wyższej. Dlatego bardzo proszę, wstań w tej chwili,